Wymiana lidera PiS byłaby dziś czymś nierozsądnym. Należy do tych polityków, którzy namawiają i będą namawiać prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby wystartował na kolejną kadencję i dalej był szefem partii, powiedział dziś były wicepremier i były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Według medialnych doniesień w przyszłym roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński może przejść na polityczną emeryturę. Obserwuję z pewnym zdumieniem taki wysyp w tej chwili informacji o tym, o rzekomych planach odejścia prezesa Jarosława Kaczyńskiego z przewodniczącego partii. Znaczy ja rozumiem, że to jest wynika z tego, że będzie kongres Prawa i Sprawiedliwości, no bo ten termin jest znany, bo jest kadencja i rzeczywiście gdzieś w połowie przyszłego roku taki kongres powinien się odbyć i się odbędzie. Mówił na antenie Radia Z Jacek Sasin. Trudno spodziewać się, by politycy partii oczekiwali zmian lidera, który poprowadził partię do kolejnej wygranej w wyborach, choć później PiS nie było w stanie zbudować koalicji. Dlatego ostateczna decyzja będzie zależała od samego prezesa. Ja należę do tych, słuchałem tutaj przed chwilą razem z panem wiadomości, do tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy namawiają i będą namawiać pana prezesa Kaczyńskiego, żeby wystartował na kolejną kadencję i był dalej prezesem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że jego przywództwo dzisiaj jest tam po prostu potrzebne. Jak dodał Jacek Sasin, dziś są sprawy ważniejsze niż kwestia przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości.